jest takim ładna ich gromadka. Nie wiem, jakim cudem je pominąłem, skoro to jest chyba jeszcze, nie wiem. To jest chyba środek poziomu z tego coś? Nie, chyba nawet początek, tak mi się zdaje, że to jest chyba jeszcze początek poziomu, że tutaj jeszcze parę granatów zostało do zdobycia. I tu znowu gość, ten cały kamień. Czy to wszystko? Jeszcze nie, jeszcze mi zostało 19. Trochę dziwna liczba. Znaczy, nie wiecie, nie że 5, nie że 10, nie że, nie wiem, 20, tylko 19. Nie wiem, teraz ile? 12, okej. Okay. Cały czas to jest dziwna liczba. Cały czas się mogę... Cały czas się tak zastanawiam trochę, że które to granaty mogą być, bo... No nie wiem, wszystkie miejsca raczej już w miarę obadałem. Chociaż, o, chyba, że nie, że tego tutaj nie obadałem. Więc jeżeli dobrze liczę, została mi tylko jedna piątka tutaj do zdobycia i oczywiście nie mam pojęcia, gdzie ona może być. Nie, ja nawet opisałem, że to będzie gdzieś tutaj, nie wiem, tutaj na dole w tych okolicach. Nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia. Gdzieś tutaj może koło Huntera? Nie, tu już wszystko jest zebrane. O, nie chciałem, stary. Łup! To było też niebezpiecznie blisko. O, Chemik stoi tutaj cały czas, ale już nic nie mówi, bo nie ma potrzeby, bo jest to widocznie cichy alchemik. A nie wiem, czy to miało być jakieś, nie wiem, nawiązanie do czegoś, czy nie. Tak sobie powiedziałem. Dobra, chyba znowu cięcie. O tak, w ogóle jeszcze by to było Huntera, nie wiem, czy o tym nie powiedziałem, ale Hunter ma dla nas jeszcze jedno zadanie na kulę, ale jednak tego zadania teraz wykonać nie możemy, bo brakuje nam pewnej umiejętności, której się oczywiście całkiem niedługo nauczymy. Okej. Okay. Chciałbym wiedzieć, jakim cudem ja to pominąłem? Patrzcie, tu Satyr, tu Klejnot. Jakim cudem ja to pominąłem, się zastanawiam. Dobra, koniec poziomu. Możemy już iść do portalu i się stąd zmywać. Mamy talizman, mamy wszystkie... A czy mamy wszystkie klejnoty, ale nie mamy jednak wszystkich kul. Ale po tą sesją przyjdziemy oczywiście kiedy indziej. To już oczywiście nie dzisiaj. Tak, jak to w końcu mówią? Nie pokonasz ich? To dołącz do nich. Okej, czyli to wszystko jeśli chodzi o ten cały poziom wzgórza przełomu. Jest, jak mówię, na dzisiaj planowałem jeszcze jeden poziom, konkretnie ten tutaj. Stożek magma. Magmowy, nie wiem czy... Nie wiem, co lepiej brzmi jaka nazwa. Stożek magmowy czy stożek magma? Nie jestem pewien. Więcej faunu, więcej tych kamiennych. Chyba się panom twórcom powoli kończyły pomysły z tego co widzimy. A tu jest na dole ten jeden cały, co nam jakby nie wiem, co jest naszym pracodawcą, więc co teraz powiesz? Hello Spyro! I suppose you're here for the party. I'm afraid it's been cancelled because the stupid Earthshaper set off the volcano. Wyczuwam szkocki akcent trochę w jego mowie. Wiecie chyba, jaką ja mam trochę słabość do akcentów. No szczególnie właśnie do akcentu szkockiego i australijskiego. To jest po prostu akcent też, nie wiem. Nie wiem, czy po prostu te akcenty uwielbiam. Też ten cały podział amerykański. Po prostu, nie wiem, coś tak... Coś w tych akcentach jest takiego fajnego, że nie wiem. Jakoś lubię naprawdę słuchać się, jak ktoś takim akcentem gada. Okej, tu jest taki oto kamienny gostek, który rzuca w nas tymi oto kulami. Nie jest to jakieś szczególnie trudne do uniknięcia, jednak też... O co chodzi o to, że nie jest to trudne do uniknięcia, nie jest to też jakiś szczególnie szybki atak. Ten gość rzuca kulą całkiem wolno, więc macie dużo czasu na reakcję i podbiegnięcie do niego. Jest on odporny również na ogień, ale szansa go tutaj kompletnie wykończy. Okej, kolejny taki oto kamienny golem i tak, jego atak młotem jest naprawdę szybki, jest szybszy od ataków killowem tych gości ze wzgórze przełomu. I tak, tutaj w pobliżu, no, w większości przypadków nie ma w ogóle lawy. O! I tyle co do czasu na reakcję. Właśnie jeden z tych gości mnie wykończył. Właśnie kiedy to wykrakałem, że powiedziałem niby, że o, macie czas, żeby tego uniknąć. Nie, kurczę, nie mam czasu. I tak też tak nie trafił, bo go nie widziałem.
jak mówię, trzeba było to wyplakać. Okej, właśnie jak mówię, ci tych dużych gości, no raczej teraz do lawy tak łatwo nie wepchniemy. Teraz możemy ich wepchnąć właśnie w takie X-y. I ci oto faunowie z nimi zrobią porządek na swój własny, wyjątkowy sposób. I no tych sposobów będzie kilka, jak zresztą się za chwileczkę tutaj przekonacie. Tam na górę się teraz nie dostanę, muszę teraz przejść się po tych drabinkach w tą stronę. I tu też pamiętam, w okolicy można zdobyć... O, tu ktoś właśnie rzucił we mnie... A to chciał we mnie kulą rzucić, jednak tego uniknąłem w samą porę. Wiesz co, irytujesz mnie, koleżko. Otóż po nim tak te ślimaki... Elas, mam żółtego, myślałem, że mam tego niebieskiego. Potem jak tam ten gość mnie swoją kulą trafił, myślałem, że będzie... Że Sparks będzie teraz niebieski, ale nie jest, więc okej, okay, nie mam pytań. I tu kolem ten cały golem wepnie na X-a i taka oto kula go wykończy. Okej, teraz jednak przejdę się nie do końca. Jestem pewien, jak to się tam przechodziło, bo tutaj w tych okresach można zdobyć już dwie kule. Wam z góry powiem, że Hunter będzie miał dla nas jedno kolejne, a czy właśnie to będą dwa kolejne wyzwania dla nas za właśnie takie oto kule. O... Muszę znowu tam doskakiwać, bo kurczę, stąd nie mogę ostać tego całego klenosiku, a szkoda. Zresztą to tylko parę sekund, więc nie wiem czemu płaczę. Czy ja widzę i słyszę dobrze? Młot pneumatyczny w takim miejscu? Trochę to nietypowe, ale skorzystamy. No to był zabójczy masaż. I nie wiem czemu teraz do tej lawy wpadłem, mimo że nie musiałem wcale. Czy jest jakieś wejście na górę w ogóle? Bo tak nie pamiętam do końca tego poziomu, szczerze. Jest to też jeden z takich mniej przeze mnie lubianych poziomów w całej grze. Ślimak, chodź tu. Nie uciekniesz mi. Tak coś jak jesteś wolny jak ślimak. Ach, nie wiem czemu to powiedziałem. Okej, teraz muszę w miarę się zorientować, jak tam się dostać. O, chyba mogę po prostu stąd, tak się orientuję. Tak, tu jest więcej właśnie drabinek. Tu jest wejście do tego oto stoczka. Parę kilometrów i na dole jest taki secret passage. Okej, tylko skoczymy, to już od razu za nami się pojawia taki oto wir powietrzny, więc o to się nie musimy martwić, że tutaj na zawsze utkniemy. I właśnie jest Hunter w tym całkiem nietypowym jak na ten poziom miejscu. Ze swoim wyzwaniem. Let's play Spyro 2! Kryształowy popcorn. Okej, jakkolwiek to nazwiesz. Okej, teraz nasze zadanie będzie polegało na tym, że musimy się teraz z Hunterem zmierzyć się w pojedynku na łapanie tych całych kryształowych popcornów, jak on to nazywa. I ten, który jako pierwszy zbierze 10 popcornów, to wygra i zdobędzie kulę. A więc, let's play! Jak mówię, let's play Spyro 2! I to zadanie jest całkiem szczerze... Póki co łatwe, jak mówię, tam to można zobaczyć, gdzie te całe kryształy, no, gdzie one się, w którą stronę się one udają i skąd one wyskoczą po prostu. Dzięki temu można łatwo przewidzieć, gdzie skąd one wyskoczą, możemy je szybko złapać i tak dalej. Więc to zadanie nie jest ani trochę trudne tak naprawdę. Hunter nie jest taki szybki, no jak na Gepardo nie jest on wcale szybki, więc tutaj śmiało powinien się jako pierwszy tych 10 punktów zdobyć. A, jednak zdobył to tutaj. Okej, teraz mi jakoś dziwnie nie idzie. Złapię to, jest moja. I to już 10 wyjdzie naprawdę łatwo. I tu takie fochowate, okej, i tak dalej, że Hunter ma focha, że przegrał. Bo jesteś wolny, wybacz, ale jak na Geparda jesteś naprawdę wolny. Let's play to 15 this time. What do you say? Okej, kolejna jakby partyjka. Teraz musimy zebrać się, będziemy grali do 15 zebranych kryształków.
A więc znowu let's play! Ready when you are. Czyli teraz, tak, 5 gwiazdek, bo rzeczywiście teraz Hunter, rzeczywiście jednak teraz jest on znacznie szybszy niż był przedtem, więc teraz naprawdę jednak jest z nim trudniej przegrać, szczerze. Kto jest tutaj? Okej, okay, złapię to. Widzicie, Hunter już wszystko dużo sprawniej, dużo szybciej wyłapuje, więc jak mówię, teraz wygrana już nie jest taka łatwa. Też pamiętam, że w sensie podobnie mi to zajęło jakieś, nie wiem, jakieś... 3 próby chyba? O! Złapał, zdążył tutaj złapać. No, no! Wyskakujcie, gdziekolwiek jesteście! Cip, cip! Okej, okay, póki co jest takim równo. Jest 10 do 10, już 11 do 10, bo... tego nie złapałem. Już to przegram, już to widzę, że przegram. Myślałem teraz Hunterowi to jakoś tam kraść się, zabierać cały czas. Tak, Hunter to wygra, mimo że byłem blisko, to jednak on to wygra, bo jest... No. Jak widzicie, w tej rundzie Hunter jest jednak znacznie szybszy, znacznie lepiej wszystko tutaj sprawniej wyłapuje, tak dalej, więc rzeczywiście wygrana jest całkiem niełatwa, ale... No, po prostu się... Po prostu będziemy próbowali dalej z nim tutaj wygrać, żeby tą całą drugą kulę zdobyć. A więc, I'm ready when you are, a więc ruszamy, let's play łapanie kryształów. On już ma jeden całkiem szybko wyłapany. O, tutaj widzę, coś leci. Spyro! Współpracuj ze mną, dziękuję bardzo. Nic nie widzę! Gdzie one są? Dobra, to na pewno będzie partia przegrana. Klątwa let's play, jak mówiłem, już dawała znaki i teraz rzeczywiście widzicie, że no... Rzeczywiście tutaj jesteśmy jej świadkiem. Wyrąbiście mi, nie idzie, 10 do 5, przegram aż 5 punktów, więc... No ja tutaj nie mam szans na wygraną. Nie! Spyro! Współpracuj ze mną!